początek. Po każdej wojnie ktoś musi posprzątać. Jaki taki porządek sam się przecież nie zrobi. Ktoś musi zepnąć gruzy na pobocze dróg, żeby mogły przyjechać wozy pełne trupów. Ktoś musi grzęznąć w szlamie i popiele, sprężynach kanap, dziazgach szkła i krwawych szmatach. Ktoś musi przywlec pelkę do podparcia ściany, ktoś oszklić okno i osadzić drzwi na zawiasach. Fotogeniczne to nie jest i wymaga lat. Wszystkie kamery wyjechały już na inną wojnę. Mosty trzeba z powrotem i dworce na nowo. W strzępach będą rękawy od zakasywania. Ktoś z miotłą w rękę wspomina jeszcze, jak było. Ktoś słucha, przytakując nieurwaną głową, ale już w ich pobliżu zaczną kręcić się tacy, których to będzie nudzić. Ktoś czasem jeszcze wykopie spod krzaka przeżarty, rdzą argumenty i poprzenosi je na stos odpadków. Ci, co wiedzieli, o co tutaj szło, muszą ustąpić miejsca tym, co wiedzą mało. I mniej niż mało. I wreszcie tyle, co nic. W trawie, która porosła przyczyny i skutki, musi ktoś sobie leżeć z kłosem w zębach i kapieć się